to wieje wiatr na Istrii. W lutym, pod koniec lutego tak wieje. Widać gwiazdy, widać światło dalej. Jasne niebo, jeszcze skrawe, to jest już ciemno. Gdzieś w środku Istrii. Samolot gdzieś w stronę Zagrzebia leci, o, tu go widzę. Chociaż nie może lecieć też do Puli, bo tam jest lotnisko. Może do Puli. Pojutrze pewnie pojedziemy do Bośni, z tego widzę. No, Sarajewa być może. Może gdzieś bliżej. A może pojedziemy do Miedziugorje. Wiatr z Istrii, istriański wiatr, od Adriatyku wieje. Jest ciepły, ma jakieś plus 12 stopni. Mandatar za sastav vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je ured visokog predstavnika na provjeru dostavio ime novog kandidata za ministra prosvjete. Bosanski Srbi Milan Lukić optužen za zločine počinjene nad Bošnjacima u Višegradu izjasnit će se danas pred Haškim tribunalom o krivici. On je već prebačen u pritvor tribunala u Ševeningenu nakon što su ga izručile vlasti Argentine koji su ga uhapsile u avgustu prošle godine.
mikrofon. Wszystko do Mikołaja, żeby sobie tą audycję skroił. To jest sarajewska knajpa. Późną nocą. Spokojna ona jest bardzo. Tatuś. No raz. Tak, spokojnie będzie powolutku i bez żadnych tam tego taratata para pam pam pam. Wyżej nie sądzę, tak, żeby. Tak, spokojnie będzie powolutku i bez żadnych tam tego taratata para pam pam. No tatuś. No raz. Tak, spokojnie będzie powolutku i bez żadnych tamtego taratata para pam pam. No raz. Thank you.
Oprócz tego, co na wiosakach. W otwartej skrzyni przyczepy leży pokot różności. Warstwy, bluzek i koszul. Sploty podomek i szlafroku. Płaszczyki i sukienczyny z pisami z rygi. Zmijalisko rajstop i egzotycznych leginsów. Cielesne i ciepłe zawijasy wlesów. Tu i ówdzie spokojny płaski błękit dżinsów. Ale zaraz obok farba jest eksplozja robotów od święta i mniej sztubnego świadkowania pęczki pasków jak trofea jakiegoś dzikiego łowcy. No w górze odmęta zatopione klejnoty guzików, ultramaryna, smaragd, rubin, ametysty, pernomotokusy i topazy. Każdy z dwiema lub czterema dziurkami. Oprócz tego, co na wieszakach, w otwartej skrzyni przyczepy leży pokot różności, warstwy, bluzy. Na najwyższym wieszaku majestatyczny komisarz się czarny, skórzany płaszcz. Pełzały po nim zielonkawe, jak słońce blasy. Zmijowisko rajstwa, egzotyczne żywiące. Przypominał groźną chorągię w skłębi najwyższego czasu. Cielesne i ciepłe zawijasy lasy, kluczy spokojnie własnym wyrażeniu. Ale zaraz obok falbaniaste eksplozje żabotów od święta i pęczki pasków jak trofea polskiego łowcy. Na najwyższym wiesaku majestatycznie kołysanie. W dole, w odmętach zatopione klejnoty guzików. Pełzały po nim żonkawe jak surce blaski. Ametysty, perły, turkusy i topazy, a w każdy z dwiema lub czterema dziurkami. Najstarszego czasu, gdy po ziemi chodziły wielkie zwierzęta o tęczowych grzbietach. Thank you.
Będzie jeszcze śpiewać, wiesz? No chyba skończy, bo jest po siódmej, wiesz? Może 5 po 7. No, tak, śpiewał, on 4 razy śpiewa, wiesz, to może... Tak. I się to magnetofon śpiewa, bądźmy tak. Szczerzy. No. No tam się włącza coś. Tak, no jest nastawiony. Tak. No 4 roki na ruchu, to jest świata. A potem? Jak zwykle wszystko gaśnie i najstarsza ciemność. Zmieniają się sny, ale ona trwa i niesie pokrzepienie, zmywa i zatapia zdarzenia i rzeczy, wzmacnia ciała. Tak jest od początku świata i tak będzie. Myśmy nie umarli od nadmiaru. Teraz w zatchłani atmosfery zjawia się połyskliwy Michael Jackson, wykonuje kilka ruchów biodrami i na powrót przepada w elektronicznej zawieni, by zrobić miejsce dla 3 opalonych mężczyzn w jasnym garniturze. Mężczyźni idą wzdłuż brzegu, a woda jest błękitna i bezkresna. Wiatr harusza bierze zdrowiczny fal. Obraz zmienia się i teraz jeden z facetów jedzie odkrytym autem przez rozświetlone neonem pojazdy. Hotelu w Sarajewie.
też. No, słuchaj, kurde, Słowacja z Amerykanami. Słowacja jest w niebezpieczeństwie, a wiadomo, że kibicujemy tym mniejszym zawsze. Słowacja jest biały. No. Czyli atakują teraz Słowacja. No, Dawid z Goliatem, no tak to wygląda, słuchajcie. No tak wygląda, ale Słowacja są, nie wiem... Słowacja i Ameryka? Tak. Tak, no. Ale wiadomo też, że Słowacja jest, nie wiem, jakiś tam wicemistrz albo mistrz czegoś na pewno. No ale Ameryka ma pieniądze. Kupili mecz. O, zobacz, jak mu wyczesał. I teraz my. Tego miałyście nie robić właśnie. Piętnaście minut. Słuchajcie, wysikajcie się i spadnijcie na zewnątrz, bo weźcie sobie tego arbuza i błagam. Bo to jest za dobry mikrofon, no słuchać każdą pestkę arbuza w nim. Weźcie sobie arbuza i idźcie.
Sarajewo! Mikuś, co ty robisz? Bunt, kurde, nagły w wieku lat 78. Tośka. Zobaczę najpierw, jak będzie z odpaleniem tego. Dobra, silnika. Czy jak odpalę silnik. Tośka jest moją ukochaną córką, tak? Przepraszam. Aha, nie ta kaseta. Chyba. Kroka. Zrób nim kawę z lat.
Grecja to syf. Rzeczy, które żyły i umarły, będą zbawione. Czy ktoś je wskrzesi i poskłada, czy jakiś eschatologiczny mechanik podłubie w nich niebieskim śrubokrętem i tchnie w nie nowy oraz wieczny zapas koni mechanicznych albo kilowatów. Czy też ich nieskończoność będzie miała pogańską formę powrotu do praźródeł, czyli do rozkładu na elementarne cząstki. Auto generalnie jest szczelne, ale wali po kablach na siedzenie pasażera teraz. No ja to zaraz ja będę. To po kablach wali, tak? Tak.
to co? Thank you.